Cześć, ja jestem Anjon i przetestuję dzisiaj z Wami naszą niedawną fuzję, czyli EO Street Dream Song. To jedna z lepszych ostatnio fuzji. Ma naprawdę świetny i wszechstronny zestaw skilli. Doskonale nadaje się na przykład na hydrę, ale nawet w PvP potrafi zrobić niespodziankę. Ma bardzo ciekawy A1, na którym ma bardzo wysoką szansę na wrzucenie sleep. Jeżeli przeciwnik ma na sobie Decrease Speed lub Weekend umieszczone przez nią, wtedy ta szansa wynosi 100%. Ze wszystkich czempionów, których mamy w raid, chyba tylko Sifi ma lepszy slip na swoim A1. A do tego na A1 ma całkiem przyzwoity mnożnik. Na swoim A2 atakuje wszystkich przeciwników i umieszcza właśnie te debuffy, czyli Decrease Speed i Weekend, a także zmniejsza turn, turn przeciwnika o 15%. I tutaj również mamy bardzo dobry mnożnik. Z kolei A3 nie zadaje obrażeń, ale umieszcza na naszym teamie bardzo dobre buffy, czyli Increase Speed i Increase Attack, a także wypełnia termiter naszych czempionów. I chociaż cooldown po wyksiążkowaniu wynosi tutaj 4 tury, to ten skill gwarantuje następną turę, czyli de facto ma 3 tury cooldownu. Do tego ma świetny pasyw, Dzięki któremu leczy wszystkich sojuszników, kiedy któremukolwiek z nich zostanie zwiększony turnmeter. I patrząc na ten zestaw skilli, chciałbym ją kiedyś wypróbować w secie Supersonic, którego bonusy bazują na manipulowaniu turnmiterem, ale dzisiaj pokażę ją wam nieco inaczej ubraną. Będą to dwie propozycje do wykorzystania na hydrze. Ale o tym za chwilę, sprawdźmy najpierw, jaki ma Blessing i Masterki. Jako Blessing wybrałem Cruelty. Z myślą o Hydrze, gdzie redukcja defensa jest bardzo potrzebna, żeby uzyskać jak najlepszy wynik. W teamie, który Wam za chwilę pokażę, mam dwóch czempionów z pięciokwiastkowym Cruelty, ale to nie jest wcale przesada. Wprawdzie ta redukcja ma 15% kap na bossach, ale kiedy głowa zostaje obcięta, jej licznik Cruelty jest zerowany. Wtedy ważne jest, żeby szybko takiej obciętej głowie ponownie obniżyć defense. Dzięki czemu zmaksymalizujemy damage. Ten drugi champion z Cruelty to również nasza niedawna fuzja, czyli Wixwell. I dla obydwojga tych championów wziąłem udział w evencie, żeby zdobyć ich pięciogwiazdkowe dusze, co doskonale właśnie tutaj się przyda na hydrze. Popatrzmy na masterki, jakie wybrałem dla Io Street. I tutaj poszedłem w Offense i w Support. W Offense do Warmastera i można się zastanowić, czy zamiast Warmastera nie wybrać Helm Smashera. I ta masterka byłaby lepsza na pewno w jednym z buildów, który Wam pokażę, czyli tym, którym ubrałem ją w set Merciless. Jednak nie zmieniałem masterek i oba buildy będę testował z Warmasterem. Natomiast w drzewku Support poszedłem we wszystko, co daje akuracji, dodatkowe staty, przyspiesza wracanie do skilli, wydłuża buffy. I debuffy. Przyjrzyjmy się teraz buildowi w secie Kerst. Oprócz niego mam również Perception, ponieważ potrzebujemy tego akuracji, żeby wrzucać debuffy i zmniejszać turnmeter. Całkowite staty są nawet przyzwoite. Udało się osiągnąć 3700 ataku przy dość dobrej przeżywalności i w miarę wysokim akuracji, takim, które powinno wystarczyć, żeby głową Hydry wrzucić debuffy. Z pewnością pomaga w tym wysokogwiazdkowy Blessing. Udało mi się z tymi itemami, które mam w secie Cursed, osiągnąć również dość wysokie Crit Damage, z tym, że niestety nieco przestrzeliłem Crit Rate. Zapomniałem jeszcze włączyć bonusów na Hydrze, także te staty są jeszcze wyższe. Ma dobry speed i będzie ignorowała też trochę defensu, ten bonus jeszcze mam niewymaksowany, ale to jest to, nad czym właśnie teraz pracuję. Popatrzmy teraz na drugi build w secie Merciless. Uskładałem dla niej 6 elementów, czyli będzie dodatkowo ignorować 35% defensu. Co razem z wyższym atakiem i crit damage, powinno się przełożyć na większe obrażenia, które będzie zadawać. A przypominam, że mnożniki ma całkiem całkiem. Udało się też zachować dobry speed, choć nieco niższy niż w poprzednim bildzie, i dobrą przeżywalność. Tak przedstawia się team, w którym będę ją testował. Mamy w nim Wixwella, mamy Artaka, mamy Blade Blademastera i mamy Ugo oraz Godseeker Aniri. Przyjrzyjmy się w tabeli, w którą mogliście zobaczyć w jednym z moich filmów, jakie role ci czempioni nam zapewniają. Jak widzicie, mamy prawie wszystkie potrzebne debuffy i buffy, a sama Eo-Street wypełnia wiele z tych ról. Rzuca m.in. decrease speed na AoE, rzuca weekend, increase speed na naszych czempionów i increase attack, a także leczy. Jeśli chodzi o Hex, to również Eo-Street ma go na sobie, ale w postaci setu i tak jak Wam wcześniej wspominałem, ma go również Wixwell. I nie jest przesadą, że ten set ma dwóch czempionów, ponieważ szansa na wrzucenie hexus z setu Cursed wynosi 50%, dlatego dobrze mieć taki backup w postaci drugiego czempiona. Takiego komfortu nie będziemy mieć w przypadku, kiedy Street będzie ubrana w set Merciless i zobaczymy, jak to się przełoży na sam wynik. Obie walki stoczyłem na poziomie hard i obie były niemal całkowicie na auto. Czasem tylko wskazywałem czempionom, którą głowę Hydry zaatakować, kiedy jeden z nich był połknięty. Run w secie Merciless, jak widzicie, jest nieco krótszy, ale tutaj problem był taki, że Artak został połknięty około 30 minuty, to była mniej więcej 200 natura, i nie udało mi się go uwolnić. Stąd też damage Artaka jest mniejszy i całkowity damage teamu również na tym ucierpiał. Także weźcie to pod uwagę, My będziemy porównywać głównie Damage jaki osiągnęła Eo Street. Ale właśnie na to, że nie udało się uwolnić Artaka, wpłynął brak setu Curse, ponieważ to głowa mistrzów go połknęła, a pechowo nie wszedł Hex od Wixwella. Z powodu braku Artaka w końcowej części walki ucierpiał również Damage Blade Mastera, ponieważ nie było komu wrzucić HP Burn. Sama Io Street zrobiła w secie Merciless około 10 milionów więcej damage'u, co jest dość znaczącą liczbą i jak widzicie, pomimo że jest supportem, to potrafi również uderzyć. Także można się zastanowić nad ubraniem ją w dla damage dealera, jednak w takim przypadku należy zapewnić jeszcze jedno źródło HEX, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, z jakimi ja miałem do czynienia, jednak kluczowe pytanie jest takie, czy macie na koncie tyle dostępnych dobrych setów dla damage dealerów, żeby jeden z nich poświęcić dla nominalnie supporta. Jeżeli tak, to warto. Ale jeżeli macie deficyt, wtedy lepiej ubrać kogoś, kto zada jeszcze większy damage w tym samym secie. I tym wnioskiem zakończę dzisiejszy film. Jeżeli używacie IOS Street na hydrze, podzielcie się tym, jak macie ją ubraną. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki. Cześć.